Cześć, tu Ernest! Nadeszła pora na kolejną porcję nowości Fortnite. Dzisiaj wyszła jedna z tych większych aktualizacji i na PC-tach do pobrania było ponad 1 GB danych. Jak zawsze, zacznijmy od nowości i uwierzcie mi, w tym tygodniu będzie ciekawie. Na pole bitwy zostały dodane tak zwane gorące punkty. Od teraz, na początku każdego meczu Battle Royale, od 1 do 3 nazwanych miejscówek będzie wyróżnionych na mapie złotym tekstem. Co mecz jest 25% szansy na obecność 2 gorących punktów i 5% szansy na obecność 3 gorących punktów. Zawsze jest przynajmniej jeden. To wyróżnienie na mapie wyznacza nam miejsca, które są właśnie tymi gorącymi punktami. A w tych gorących punktach znajduje się transportery łupów, czyli drony z paczuszkami, w których jest broń i amunicja. Zestrzelenie takiego drona da nam dodatkowo broń wysokiej jakości. W zależności od wielkości gorącego punktu, czyli tego nazwanego miejsca, może pojawić się w nim od 12 do 16 transporterów. Poza tym, na pole walki wróciła ze skarbca automatyczna snajperka. Dawno jej tu nie było, jest tak samo taka sobie jak kiedyś. Jej celem jest uzupełnienie listy broni średnio i długodystansowych, która została znacznie skrócona w poprzednich aktualizacjach. Niebieska strzelba bojowa za to od teraz będzie wypadała nieco rzadziej. Jak słusznie twierdzą twórcy gry, pojawiła się ona nieco za często. Tego samego doczekały się bomby cienia, ale dodatkowo, bomby cienia teraz znajdują się w 2 sztukach, a nie w 3 jak to było na początku. Co do eventu z Jordanem, to są nowe skiny i moim zdaniem są super. Mają bardzo dużo stylów, a poza tym mają na sobie markę, której jestem fanem. Ponadto są nowe wyzwania, zobaczcie sami. A w trybie kreatywnym jest nowa wyjątkowa mapa, na której zabawa polega na tym samym, co w grze Subway Surfers. Kto wie, ten wie. Na koniec pokażę wam wszystkie nowe skiny i emotki, które zostały dodane do gry w tej aktualizacji. Ich wygląd w grze znamy dzięki Shinie na Twitterze. Dajcie znać w komentarzu o waszych ulubionych nowych skinach. Mi najbardziej podoba się ten oto skin. Okej, zobaczcie sami. We'll be right back.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Wysie Bojowym.